Cześć, witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni, gdzie dzisiaj przygotujemy, ponieważ mamy sezon ogórkowy, to nie może zabraknąć w pozytywnej kuchni ogórków. Kiszony przygotowywaliśmy już chyba 2 lata temu, a teraz w tym roku zapraszam Was do wypróbowania przepisu na ogórki małosolne. Praktycznie różnica pomiędzy małosolnymi a kiszonymi jest taka, że małosolne po prostu nie są jeszcze całkowicie do końca ukiszone, czyli po przekrojeniu ich na pół, kiedy wyjmiemy je ze słoika, one w środku jeszcze są takie delikatnie surowe, nie przeszły jeszcze całkowicie zalewą, nie ukisiły się. Mam nadzieję, że przepis przypadnie Wam do gustu. Jest odrobinę inny od tego na klasyczne moje ogórki kiszone, żeby było troszeczkę modyfikacji. I dajcie mi znać, które ogórki, czy kiszone, czy małosolne, a może jeszcze jakieś inne, lubicie najbardziej. Pozdrawiam Was gorąco. Dajcie znać też, co tam u Was na wakacjach. Do zobaczenia w kolejnych filmach i na pozytywnakuchnia.pl. Ogórki bardzo dokładnie umyłam, wyszorowałam je szczoteczką, słoiki są umyte, wyparzone i teraz w słoikach trzeba ułożyć koper na dnie i dodać też po jednym listku winogron i po kilka listków, dzieląc oczywiście cały skład na pół, i po kilka listków wiśni. Listki winogron można zastąpić listkami porzeczki, można też ewentualnie je pominąć, jeśli takich listków nie macie. I zaczynam też dodawanie obranego czosnku i bardzo dokładnie upycham w każdym słoiku ogórki. Potem trzeba jeszcze dodać trochę chrzanu, który został obrany i pokrojony w słupki, i przygotować zalewę. We wrzącej wodzie rozpuścić sól i taką właśnie gorącą, zagotowaną zalewą zalać ogórki. Następnie trzeba zamknąć słoiki i odstawić je do tego, żeby te ogórki po prostu już zaczęły się kisić, ale żeby jeszcze nie ukisiły się całkowicie, bo właśnie na tym polega przygotowanie ogórków małosolnych, że one już następnego dnia, najpóźniej po 2 dniach, powinny być otwarte i zanim jeszcze zrobią się takie miękkie i przezroczyste, powinny być po prostu zjedzone. Mam nadzieję, że ogórki małosolne Wam posmakują. Pytanie do Was, czy lubicie bardziej małosolne, czy zwykłe kiszone? Zapraszam po więcej przepisów również na kiszone na pozytywnakuchnia.pl.